A na razie zostawmy tak, jest. Co mamy? Artefakt z myśl od siewni. Dziennik Apolinii Black. Gargulek Zenobi. Liść olbrzymiej jadowitej tentakuli. Starożytne stronnice i żetony domu. 7. Okej. Okay. Talenty. Chodźmy w tą czarną magię. Zadawanie obrażeń celowi pod wpływem klątwy podaje obrażenia wszystkich przeklętych celów. Albo Expelliarmus przeklina wrogów. Ja za bardzo Expelliarmus nie będę raczej używał na razie. Więc weźmy to. Co mamy tu? Efekt klątwy otrzymują. Efekty klątwy utrzymują się na przeciwniku przez dłuższy czas. Resta momentum nakłada. O właśnie. Trafienie wroga pod wpływem Crucio wypuszcza pocisk, który przeklina pobliskich przeciwników. Chciałem się właśnie dowiedzieć, czy jest zaklęcie, które. Znaczy ulepszenie, które właśnie pozwala przeklinać pobliskich wrogów, trafiając już przeklętego wroga. Okej. Klątwy przywraca część twojego zdrowia. Okej. To na razie tyle. Co? Dobra. Okej. Mamy dużo zadań. Mamy znajdź goblina Lodgoka. Idź na zajęcia o zwierzętach. Dowiedz się, czego chce Gladwin Moon. Księżycowa niedola woźnego. Zajęcia o zwierzętach. Dodatkowo dwa zadania na zaklęcia. Zadania profesor Garlic. Wyhoduj i zbierz ślas. Zdobądź wszystkie trzy rośliny bojowe, a potem jednocześnie je wypróbuj. To będę mógł chyba zrobić, bo mam. Już teraz mam przy sobie. Natomiast ślas będę musiał dopiero kupić i wyhodować. I tu mamy... poćwiczyć latanie przy iglicach i przy wieży Kinbridge. No i tu mamy jeszcze te zadania, które już mieliśmy. To i zamiatanie konkurencji. Czyli kup od Albiego Wixa modyfikację miotły. Na to chyba na razie nie stać. Okej, więc jesteśmy z powrotem po szybkim cięciu. Więc... zajmijmy się tymi zaklęciami. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. No, nie mamy jeszcze trzecie zadanie do wykonania. Musimy stąd wyjść. Zgaduję, że tu. Skoro jesteśmy w lochach. Tak. This Dedalian Keys challenge is coming along nicely. 3, 4, 5. That's it. I'm making good progress with those tokens. 7, 8. Mam nadzieję, że na tym zapisie w ogóle mi się to zadanie nie zepsuje, bo na tamtym w pewnym momencie to zadanie mi się zepsuło i pomimo tego, że teoretycznie już je miałem wykonane, nie mogłem go ukończyć, bo tak jakby mi zjadło kilka żetonów. Co jest dosyć śmieszne, ale okej. Okay. A nawet fajna nagroda z tego jest. Najmniej mi się podoba. Zobaczymy, jak to będzie wyglądała. A na razie skupmy się na zadaniach. Okej. Okay. Czyli mamy jeszcze zadania profesor Onai. Zbierz smarki trolla. Użyj depulso na lewitującym wrogu. No właśnie, musimy znaleźć trolla.
Zajmijmy się najpierw tym. Więc ponownie udamy się do Hogsmeade. Tylko jeszcze... Ja się rozdać do Muchomory. Astro lub magicznej rzepy, przewodnik... Czyli do magicznej rzepy muszę chyba iść. Schodźmy do mapy. I... Magiczna rzepa. Jest. Okej. Lećmy. Te ulepszenia do miotły, one działają w taki sposób, że... widzicie, jak lecimy bardzo blisko ziemi, to ten pasek nam się odnawia. I z każdym poziomem ulepszenia ten dystans między ziemią się zwiększa, przez co możemy lecieć wyżej i musimy po prostu lecieć tak centralnie nad tą ziemią. Okej. Lecimy tak daleko, jak możemy. I teraz się przebiegniemy. Musimy kupić nasiona ślazu i go wyhodować. Hello, be with you in a bit. Let me guess, you're after something fresh. Bo tu jest łodyga ślazu, ale tam pisze, że właśnie wyhoduj, więc musi być wyhodowana nasiona ślazu. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Sprzedajmy to, sprzedajmy to. You have a good head for business, haven't you? I to. Weźmy też malwę. Ona się nam przyda do tych. No one can say I don't keep a stack shelf. Do zadań. Revelio. Mamy główek Merlina. W ogóle tak też się właśnie zastanawiałem nad tym. I możliwe, że te jakieś mniej ciekawe zadania, właśnie te jakieś łamigłówki Merlina, albo na przykład właśnie te żetony, te dwie misje, co mam tu, te smrodulki, gargulki i klucze Dedala, to na przykład, że te jakieś mniej ważne zadania, mniej ważne aktywności, mniej ciekawe, będę robił poza odcinkami. A na odcinka będę się skupiał właśnie na ciekawszych zadaniach. Jak na przykład właśnie te zadania na zaklęcia, a w głównej mierze na zadaniach głównych. Wiadomo. Dobra, czyli teraz musimy wrócić do... Nie tu. Musimy udać się do pokoju życzeń. Mapa Hogwartu. Sekretne pomieszczenia. Pokój życzeń i tam musimy zasadzić i wyhodować las. Okay. Deke hasn't seen this many plants here before. Stanowisko dla eliksirów. Liście dyktamy. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Opróżnijmy na razie dyptam. Dajmy... O nie. Nie mam... ślas. Ale ślas musi być uprawiany w dużych donicach. Zielarstwo. Z dwiema średnimi, jedną dużą. Och, nie mam. Czyli musimy... Czyli czekajcie. Zasadźmy tutaj z powrotem ten dyptam.
Czyli przyszła pora na zakup czegoś większego. Idziemy do Hogsmeade, idziemy tu. Musimy kupić zwój na wyczarowanie stołu z dużą donicą. Co nawet jest spoko, bo w dużych donicach można wszystko. Nawet rzeczy, które są do małych donic, można w dużych donicach, więc... Tylko mam nadzieję, że mnie będzie stać. Co może być ciężkie? Okej. Chodźmy tu. I tu. Na razie nie idziemy po ulepszenie miotły, gdyż na bank nas na nie stać. Just let me know if there's something in particular you're looking for. Let's look at what we have, shall we? Magiczny wzór do eliksirów. Czekajcie, magiczny wzór, karnik dla zwierząt, skrzynia z zabawkami, stanowisko do siekania, kompostownik, stół żelarski z dwoma dużymi donicami. Brakuje mi. Let me know if there's anything else I can do to help. Masakra. Revelio. A tu coś jest. Czekajcie, tu jest... Akio! Drona. Przewodnika. Revelio. Tu gdzieś te skrzynie. Ah, it's always nice to see a familiar face. A, tu. Tam. O, idealnie. Cieszę się, że cię tu widzę. Świetnie. Dobra, kupmy tą dużą donicę. Na razie jedną. Niestety. Let's look at what we have, shall we? Zgadza się. Średnią donicą z dwiema, średnimi donicami z trzema, średnimi donicami z trzema małymi. Z pięcioma małymi do eliksirów. Stół zielarski z dwoma dużymi donicami. Nothing like finding just the right thing, is there? Dokładnie, zgadzam się. Dobra. Hogwart. Tu. Pokój rzeczy. Dobra, to tak, na razie zostawimy ten jeden stół dodatkowy, mały stół w sensie, w dół, góry, nie, nieważne, tak, naukowy, botaniczny, eklektyczny, gotycki. Czekajcie. Okej. Most excellent. Niech będzie tak. Reparo. Nie. Czekajcie, chyba nie mam.
tak. Właśnie. Przestawmy. Ślas. Dobra. Czyli ślas się hoduje. To teraz możemy przejść do mapy świata i do zakazanego lasu. O, tu są te tętniące źródła starożytnej magii, o których właśnie była mowa. Może przenieśmy się tu. Przy okazji wam pokażę, o co w tym chodzi, jak to działa i w ogóle. Dobra. Chodźmy do tego tętniącego źródła. Okej. Allow me to put you out of your misery. Czekajcie. Jak coś mam, mam. Dobra, wszystkie trzy bojowe. Who lived here, I wonder? Podchodzimy. Padamy. I teraz pojawiają się właśnie trzy. Incendio! Takie źródełka, które musimy znaleźć i zebrać. Revelio! Revelio też je ujawnia. Incendio! Levioso! Okej. Okay. Accio! No, dokładnie. Zejdźmy na dół, no zejdź. Okej. Dwójkę. Mamy Inferiusy. Confringo! Jago! Confringo! Które musimy oczywiście podpalić, żeby coś im robić. Wrażenia im zadawać. Revelio. I trzeci jest. That wasn't so difficult. I mamy. Odkryj więcej tętniących źródeł starożytnej magii i ukończ. No. Po prostu mamy to jako wyzwania. Tak, tu mamy wyzwania. Zbierz ślady starożytnej magii. I za każdy ten tak jakby kamień milowy właśnie zdobywamy zwiększoną pojemność licznika starożytnej magii. Łącznie możemy go zwiększyć 3 razy. No i tyle. Tutaj strony przewodnika. Okej. Jeszcze coś. A walka. Za Inferiusy dostaliśmy. A, poglądajmy to znowu, standardowo. Złote to jest złote. Tyle. Dobra. Czyli teraz wyjść stąd. Compulsor! Accio! Okej.
Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! No i możemy to teraz wziąć. Aha, no tak. Musimy sobie zbudować schody. Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Podsprowadzamy. I tworzą się schody i możemy wyjść. Dobra, czy teraz musimy wypróbować wszystkie trzy jednocześnie. Czyli robimy tak. Co to jest? Mroczny wilk, okej. Mandragora. Kapusta i tentakula. Mamy to. Okej. To mamy. Teraz... Zobaczmy tę misję od tej, od profesor Onai. Bierz z marki trolla, użyj depulso na lewitującym wrogu. Czyli musimy go podnieść. Musimy go podnieść i odepchnąć. Okej. Nie wiem, gdzie ja tylko trolla znajdę. Ale to już może potem będę martwił. Za chwilę. W razie skupmy się na tym. Ale zróbmy tak. Żeby się nie pomylić. Na pewno to zrobić. Leviosa! Depulso! Confringo! Defender! Okay. Confringo! Depulso! Defender! Confringo! Potato! Stupid one! Confringo! Depulso! A nie będę używał. Okej. Już wszyscy. Gdzie znajdę trolla? Obóz bandytów, obóz bandytów. Chodźmy tam. Bierz z marki trolla. Nie mam pojęcia. Nie kojarzę właśnie nawet, gdzie ja wtedy tamte zadanie robiłem. Czekajcie. Co to? O, legowisko trolla. Pięknie. Mamy.
also. Confringo. Potato. Stupid. Potato. Przeklęty troll. Confringo. Glacius. Stupid one. Defendo. Confringo. Potato. Stupid one. Okej. Okay. A gdzie tam? Łatwe. Okej. Okay. Yes. Mamy smarki trolla. Mamy zrobione zadanie. Okej. Okay. Idź. Dobra. Ale zanim to zrobimy... Ja mam jeszcze jeden pomysł. Zróbmy zadania Madame Kogały. Nie, nas poprowadzą, nie? Oj, trochę daleko. No ale dobra. Może się tam przenieśmy. Przenieśmy się tam, będzie szybciej. Okej. Okej. Dobra. Musimy zniszczyć standardowo balony. Okej. Dwa. Trzy. Cztery. There we go. Sick. Gdzie to jest? Dobra. Weźmy, znowu się przenieśmy, chyba będzie szybciej. Chociaż w sumie nie wiem, przy tych ekranach ładowania, może to był błąd. Dobra. Okej, mamy balony. Raz. Dwa. Chodź. Trzy. Cztery.
zrobić. That's it. Dobra, i teraz... chodźmy do Hogwartu. I chodźmy tu. Odbierzemy sobie ten ślas i będziemy mogli od razu wszystkie trzy zaklęcia odblokować. I może nawet na tym zakończymy na dzisiaj. Okej, coś mi się tu popsuło, ale okej. O nie, jeszcze czekać. Myślałem, że już minęło 15 minut. Masakra. Dobra, poróbmy sobie eliksiry. Zróbmy sobie dwa eliksiry wiganowe. Coś jest nie tak, coś mi się chyba z padem dzieje. Okej. To też jest głupie. Brakuje mi tutaj jednej rzeczy. Przycisku zrób tyle od razu, tak jakby tyle, ile jesteś w stanie. Bo na moim, właśnie tamtym drugim zapisie na przykład, w pewnym momencie mogłem zrobić 55 potek. Tak tyle nie mogę zrobić, bo maksymalnie chyba można mieć 25. Ale tak czy siak, musiałem każdą klikać pojedynczo. Każdą potkę. Dobra. Co sobie zrobię? Może zbiorę... a nie, bo nie mam soku z chrobotka. Dobra. Ile jeszcze? Och, 2 minuty. Masakra. I don't have anything for this at the moment. No, nic nie mam. Okej. To trochę poczekamy. Okej, więc jesteśmy już po cięciu. I mamy łodygę śladu. Więc mamy wszystko zrobione. Wszystkie trzy zadania. W sumie łącznie 6, bo po 2 od każdej z profesor. Więc możemy teraz iść te zadania ukończyć. Zaraz zobaczymy, gdzie będzie od czego zaczniemy. No dobra, to chodźmy. Najpierw do Madame Kogały. No, szybciej. Okej. Zadanie profesor Onai. Zaktualizowane. Chociaż w sumie, tu jest szklarnia. Chodźmy najpierw do szklarni. Wykonajmy to zadanie. Oczywiście, gdyby tam...
opróżnijmy tą donicę, już nie będziemy tu nic robić. Misje. Okej. Okay. Aha, z drugiej strony. Okej. Okay. Perhaps a hybrid. Bouncing tentacular. Co? Nie. I've finished the activities you assigned me, Professor Garlic. Super. Wonderful. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. Nie. I am forever enraptured by it. Nawet jej nie będę używać. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. Okay. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few parts. No. Łatwo. Dobra. Wonderfully done. If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do. Przypiszmy je tu. 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 Przypiszmy z powrotem to. Okej. Okay. Damy tu to. Confringo albo Expelliarmus. Robimy tak. Na razie. In the greenhouse. Just mind the Flipendo. Look at that. You're a natural. Expelliarmus. Flipendo. No, takie zaklęcie obracające. Professor, I was wondering where you're from. What's your background? Oh, how nice of you to ask. Well, let's see, I grew up in London, right on the Thames. Forgive me. I was sure you must have been raised in the countryside. I used to dream of just that. But it wasn't until I came to Hogwarts that I felt truly at home. Mind you, it did take some time, and whilst it is my fervent hope that each student eventually feels as at home here as I do, it is not always the case. I suppose that makes sense. Well, we each bloom differently, don't we? Some of us, like Devil's Snare, thrive in the shadows, whilst others crave the attention of a bouncing bulb. And we each grow and thrive according to our own plan. Oh, I was terribly nervous when I arrived at the castle. You see, as a child, I knew nothing of witches or wizards. You can imagine how astonished I was to receive my letter from Hogwarts. I spent a good deal of time alone in either the greenhouse or the library my first days here. I'm sorry the other students weren't more friendly. Oh, but I've given you the wrong impression. On the contrary, I was shown great kindness. In fact, a seventh year took me under her wing during those first days. She remains one of my dearest friends. How fortunate. Super. I was indeed. I dare say you'll find that the friends you make here at Hogwarts will last a lifetime. Now, I'd best get to my recent delivery from the Magic Neep. Mr. Teasdale promised me quite an assortment of seeds this week. Super. Lovely to see you. Panią też. Dobra, chodźmy stąd. I teraz... chodźmy do Madame Kogały. Kolejne zaklęcie, czyli Arresto Momentum.
Zaklęcie spowalniające. Coś w tym stylu, coś w ten deseń. Okej. No, dawaj. Czemu te drzwi muszą się tyle ładować? Naprawdę, proszę was. Masakra. Okej, wchodzimy. Tu po schodach. I jesteśmy. Welcome back. Have you finished your assignments? Tak. Reporting back, Professor. Assignments all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say. And you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice our restore momentum. A charm, incidentally, created to stop Quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Oh. To dlatego ty nas go uczysz. Precise, deliberate movement. Przepraszam, pani. Pani nas go uczy, pani profesor. Kwadrat, kółko. I pięknie. Arresto momentum. Flipendo! Powalnia ruch przeciwników i przedmiotów. Im większy jest cel, tym mniejszy efekt wywrze na nim zaklęcie. Very good. Proste. Arresto momentum. I recommend arresto momentum. That's it. Keep it up. Cyk. Dobra. Sorry, nie mam czasu z tobą gadać. I chodźmy. Jeszcze to profesor Onai. Dział w zajęciach z różbiarstwa w trakcie dnia. Okej. Może przenieśmy się gdzieś bliżej, jeśli się tak w ogóle da. Weźmy tu. Chodźmy do góry. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Właśnie. Tu gdzieś jest. Revelio. That's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. No, chodźmy do pracowni. Różbiarstwa. Wejdź. Revelio. No, model do wyjścia z ręki. Tylko? No dobra. Przewińmy czas. Okej.
Halo? Okej. I hate to see a creature get put down like that. A i oczywiście fusy z kubka. A komuś się tutaj kichnęło. Oj. No, pewnie tak. Okej, okay. Coś mi chyba hard szwankuje, takie mam dziwne wrażenie. Oczywiście, że tak. Znaczy nie, przepraszam, bo jest bardzo proste. Trzeba było mi coś trudniejszego dać. I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious. Based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come, what do you see in your own future? Widzę triumf, wyczuwam zagrożenie, widzę potęgę, bo ja wiem. Potęgę. I see good things. After all, the future's mine for the taking, and I shall take what I must. The future is not etched in stone. It can be carved out by those with very strong wills. And you do seem to possess one. But this okay. talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Channel your magic towards your targets. No, I tell. You have it! Now, why not practice the new spell on the training dummy? Bardzo chętnie. Dajmy zamiast flipendo. Akio! Descendo! Excellent! I think you have it. Jak ci się wydaje? At some point you must stop preparing and put your newly honed skills to the test. Outside of the classroom. Okay. Nie chciałem, ale dobra. Dobra, zejdźmy stąd. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Czy będzie tutaj... Revelio! Znowu? Nie. A raz mi się tak zdarzyło, że... miałem gdzieś właśnie gargulka, którego już zebrałem. Teoretycznie, więc... tutaj też są. O, tu też jest skrzynia i to jest rozwiązanie do tej zagadki, ale to już wam przedstawiłem. Więc no. Revelio. Tak w skrócie. Akio. Kolejny gargulek. Revelio. Tu gdzieś jeszcze strona będzie. Chyba. Ale
bo też skrzynia. Revelio. Revelio. Słyszę, ale nie widzę. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Nie widzę. Dobra. Chodźmy stąd. Revelio! Dobra, to chyba tu myślę, że skończymy. Tego dalej ciągnąć na dzisiaj wystarczy. O, tu jest strona. Okej. Okay. No, więc tu sobie zakończymy. Będziemy kontynuować dalej następnym razem. Więc mamy 15% wyzwań. Dobra, zapiszmy. Zobaczymy, ile mamy godzin. Tylko 9? No dobra. Dobra, to widzimy się następnym razem. I na razie.